Bardzo miło mi powitać Cię w Legii Warszawa, ale powiedzieć, że to nie jest Twój pierwszy kontakt z klubem, to nic nie powiedzieć. 14 rok przy Łazienkowskiej Cię czeka. No tak, mi też jest bardzo miło tutaj wrócić i no na pewno kawał życia już tutaj spędziłem i mam nadzieję, że drugi kawał przede mną i bardzo optymistycznie patrzę na tą ponowną przygodę w Legii. Wspominałeś kiedyś, że kiedy odchodziłeś z klubu, pomyślałeś sobie, że kiedyś tutaj jeszcze wrócę. To kiedy dostałeś ten pierwszy telefon, który sprawił, że możemy dzisiaj porozmawiać? No jakiś tam kontakt już się pojawiał od dłuższego czasu, ale jeżeli chodzi o konkrety, no to poprzednie takie miesiące były, że tak powiem, decydujące. Mi też się kończył kontrakt, więc do samego końca praktycznie wstrzymywałem się z decyzją. No ale myślę, że wyszło bardzo dobrze i bardzo się cieszę, że jestem tutaj. Studiowałeś ekonomię, studiowałeś matematykę, ale wcale nie trzeba studiować tych dwóch kierunków, żeby spojrzeć w tabelę. No i łatwo policzyć, że punkty Legii są bardzo potrzebne. Jakie są plany teraz Twoje na zgrupowanie, na tę najbliższą rundę, żeby tych oczek uzyskać jak najwięcej? Tak, na pewno numer jeden to jest jak najlepiej przygotować się do Ligi. Dla mnie osobiście to wywalczyć miejsce w podstawowym składzie, a później no to zdobywanie jak największej ilości punktów. Tak jak też często w swoich poprzednich klubach mówiłem, no tylko droga, która skupia się od meczu do meczu, może dać to, że tych punktów będzie dużo i jeżeli będziemy się skupiali na każdym kolejnym meczu, żeby z nim zapunktować za trzy, to myślę, że tych punktów będzie zdecydowanie więcej i jestem o tym przekonany. Tego Ci życzę i witam w domu. Dziękuję bardzo.